będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, wysłuchaliśmy Ewangelię, która mówiła między innymi o tych ludziach, którzy wypełniają Boże prawo i ci właśnie, można powiedzieć, są tych, których Pan Bóg obdarza swoją miłością, którzy odpowiadają na Jego miłość, którzy trwają w Bogu, w Chrystusie. Taką postacią niewątpliwie jest święty Stanisław, nasz patron, który przewodzi, można powiedzieć, duchowo naszej wspólnocie wokół ołtarza Jezusa Chrystusa. W poemacie Stanisław Karol Wojtyła napisał o dramacie biskupa Stanisława, króla Bolesława, te znane słowa, które pozwolę sobie przypomnieć. Myślał może Stanisław, słowo moje zaboli ciebie i nawróci. Przyjdziesz do bram katedry jak pokutnik, przyjdziesz postem wycieńczony, prześwietlony wewnętrznym głosem i dołączysz się do stołu pańskiego jak marnotrawny syn. Słowo nie nawróciło, nawróci krew, nie zdążył może pomyśleć biskup. Odwróć ode mnie ten kielich. Musiał mieć Stanisław w sobie nadzieję, że jednak się król nawróci, że go posłucha. Mówimy, że nadzieja umiera ostatnia. Nie skreślił go, ale ufał, że on może wreszcie zrozumie, że uzna, iż są inne wartości i racje, dla których warto posłuchać kogoś innego, nie tylko siebie. Racje wyższe od własnych. Przecież gdyby nie miał tej nadziei, Stanisław nie ryzykowałby konfliktu. Nie wystawiałby się na nagany króla, nawet na jego gniew. Nie ryzykowałby, bo przecież znał dobrze króla i wiedział o jego dobrych cechach i tych złych. Nie narażałby się na niełaskę, może nawet na śmierć. Bez nadziei w sercu nie można chyba było zwrócić się do króla ze słowem pasterskiego upomnienia, w pewnym sensie też braterskiego, jak pomazaniec do pomazańca. Tyle przecież zdążyli już zrobić dobrego do tej pory dla odbudowywanego wspólnym wysiłkiem państwa i kościoła w Polsce Piastów, Bolesławów. Ale nie tylko taka nadzieja musiała być w sercu biskupa. Nade wszystko musiał mieć tą nadzieję nadprzyrodzoną, która każe patrzeć na życie w kategoriach wykraczających poza doczesność, poza ten porządek ludzki. Że istnieje coś więcej niż życie do śmierci. I że jest ktoś, kto ma nasze losy w swoich rękach. Także los Stanisława i los Bolesława. Że warto podjąć nawet tak wielkie wyzwanie i takie ryzyko, aby Bóg mógł dopełnić reszty w sobie wiadomy sposób. Musiał mieć tą nadzieję na nawrócenie Bolesława, ale złożoną w Bogu, który wszystko może. Bardzo ważna cnota, po wierze nadzieja. W odniesieniu do Boga, do ludzi, w naszych międzyludzkich kontaktach i w patrzeniu na życie.
Gdy dzisiaj sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, znajdziemy taką definicję. Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. I tu katechizm przytacza dwa fragmenty z Nowego Testamentu, z listu do Hebrajczyków. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. I z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. On wylał na nas obficie Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Bracia i siostry, czciciele świętego Stanisława, co to znaczy mieć nadzieję? Odpowiemy prosto, spodziewać się czegoś, liczyć na kogoś. Słyszymy nieraz takie określenie przewrotne, że nadzieja jest matką głupich. I trzeba powiedzieć, zależy jaka nadzieja i w kim pokładana lub w czym. Inni mówią, że nadzieja umiera ostatnia, podkreślając, że trzeba być po prostu wytrwałym, cierpliwym i nie upadać na duchu w dążeniu do obranego celu, w oczekiwaniu na coś, na co liczymy lub czego pragniemy. A jaka nadzieja nam, chrześcijanom, powinna towarzyszyć? Chodzi nam właśnie o tę cnotę boską, której mówi katechizm, którą razem z wiarą i miłością otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Gdy sięgniemy do Jukatu, katechizmu Kościoła katolickiego dla młodzieży, tam czytamy też bardzo jasny i prosty wykład. Nadzieja jest darem, dzięki któremu usilnie i wytrwale tęsknimy za tym, co jest celem naszego życia na ziemi, uwielbiać Boga i służyć Mu. Na tym polega nasze prawdziwe szczęście, znaleźć pełnię w Bogu, czyli tam, gdzie jest nasze wieczne mieszkanie. A zatem nadzieja to ufność w to, co Bóg obiecał nam w dziele stworzenia przez proroków, a w szczególny sposób w Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli te obietnice jeszcze się nie spełniły, nawet jeżeli przychodzą nam wątpliwości, czy się spełnią. Może i Stanisławowi przychodziły wątpliwości. Bóg obdarza nas Duchem Świętym, żebyśmy potrafili cierpliwie oczekiwać na to, co nie przeminie i starać się wytrwale wypełniać wolę Bożą. Włoski pisarz Nino Salvaneschi napisał: nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką, jedyną, która po tym, jak pomagała nam żyć, przygotowuje nas również na śmierć. Ktoś inny zauważył, że nadzieja jest dla człowieka tym, czym mechanizm w zegarku. Bez niego zegarek by się zatrzymał. I warto też jeszcze wspomnieć jednego krakowskiego świętego, świętego Alberta Chmielowskiego, związanego z kultem świętego Stanisława przez to, że właśnie na skałce w miejscu męczeństwa Stanisława tam zajął się najuboższymi na terenie miasta, podejmując opiekę nad miejscową ogrzewalnią, która znajdowała się w bliskości klasztoru paulińskiego, bliskości sanktuarium świętego Stanisława. I tak właśnie kiedyś miał się wyrazić Albert Chmielowski. Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów. Można powiedzieć, że nadzieja jest fundamentem wewnętrznego spokoju człowieka,
który wie, że może zaufać Panu Bogu w każdej sytuacji, że nic się nie wymyka z Bożej ręki. Jakże było potrzeba właśnie takiej postawy biskupowi Stanisławowi w coraz trudniejszych relacjach z królem, kiedy te jego wzajemne odniesienia się zmieniały na gorsze i gdy trzeba było monarchę upominać po ojcowsku, po bratersku, kiedy trzeba było być pasterzem swojego króla, który w ówczesnych warunkach feudalnych był tym, któremu się zawdzięczało biskupstwo. Właśnie takiego złożenia z nadzieją wszystkiego w ręku Boga musiał mieć wiele w sobie Stanisław. Powiemy, że ważne jest zatem to, w kim pokładamy nadzieję, podobnie jak to, komu wierzymy. Wierzymy Bogu, bo jest wiarygodny. W nauczaniu współczesnym Kościoła, w encyklice papieża Benedykta XVI o nadziei chrześcijańskiej czytamy, że prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg. Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje, aż do końca, aż do ostatecznego wykonało się. Jako chrześcijanie mamy naszą nadzieję pokładać zatem w Bogu, bo jest On w stanie spełnić to, co obiecał. A co nam Bóg obiecuje? Pan Jezus na pewno nie obiecuje, że ci, którzy będą wierzyć w Niego, którzy za Nim pójdą, że będą zawsze cieszyć się ludzkim powodzeniem, że nie będą chorować, że będzie im się wszystko układało doskonale w domu, w pracy i będą ich omijać nieszczęścia. Tego Pan Jezus nie obiecuje. Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, a więc Kościołowi, a oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. To pierwsza kluczowa obietnica Chrystusa. Będzie z nami we wszystkich okolicznościach życia, dobrych i złych. Powiemy właśnie, ta Jego obecność będzie nas przez te koleje naszego losu prowadzić. I drugie, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A to już jest nadzieja, która sięga w wieczność, która po prostu otwiera przed nami perspektywy nieograniczone. Nadzieję w Bogu możemy pokładać zatem zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości, nawet w wieczności. Ona nas ukierunkowuje na wieczność z Bogiem. I jeszcze słowa Benedykta XVI z przytoczonej encykliki. Kto nie zna Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, pisze papież, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg. Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca, do ostatecznego wykonało się. Nadzieja, która przetrwa wszelkie zawody. Możemy powiedzieć, że postawa króla była dla Stanisława wielkim zawodem. Ale Bóg go nie zawiódł. W Bogu mógł złożyć swoje nadzieje Stanisław, które sięgały dalej niż jego śmierć przy ołtarzu. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, który wielokrotnie w czasie swojej posługi głosił wspaniałe homilie w czasie uroczystości stanisławowskich w Krakowie, wypowiedział kiedyś słowa, które możemy odnieść nie tylko do czasów jego pasterzowania w okresie komunizmu w Polsce
i do posługi świętego Stanisława w XI wieku, ale możemy je odnieść też i do dzisiejszych czasów. I dla nas mogą być ważną inspiracją, podpowiedzią w tych dzisiejszych kontekstach, w jakich zmagamy się o prawdę we współczesnej Polsce. Oto krótkie słowa prymasa tysiąclecia. Nie zawiodła nas nadzieja i wtedy, gdy z trudem wprawdzie, ale odważnie, głosiliśmy niezmienność moralności chrześcijańskiej. Zachowanie jej przynosi narodowi spokój wewnętrzny, a naruszanie i pogwałcenie szkody nieodwracalne. I możemy powiedzieć, że bardzo trafne są te słowa i warto sobie wziąć do serca. W liście do Hebrajczyków czytamy: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godne jest zaufania ten, który dał obietnicę. Na wierzchu kamienia grobowego, gdzie pochowany był biskup Stanisław w XI wieku, został w XII wieku umieszczony napis w języku łacińskim, który jest bodaj najstarszym świadectwem kultu naszego patrona. Jest on tam nazwany błogosławionym, a jego śmierć męczeństwem, i to już w połowie XII wieku. Napis według tłumaczenia pana profesora Mariana Plezi brzmiałby w taki sposób po polsku. Grób ten kryje prochy błogosławionego Stanisława. Ponieważ nie chciał się pogodzić z bezbożnymi czynami króla Bolesława, odszedł do niebieskich pałaców, na które zasłużył męczeństwem. Szczęśliwy, dla którego Bóg jest nagrodą, a niebo mieszkaniem. 20 czerwca 2020 roku Ojciec Święty Franciszek dodał do litanii loretańskiej trzy nowe wezwania: Matko Miłosierdzia, Pociecho Migrantów oraz Matko Nadziei. Tak modlimy się tymi wezwaniami, szczególnie śpiewając Matce Bożej litanię loretańską w maju. Maryjo, Matko Ukrzyżowanego Pana, która nawet na Golgocie nie utraciłaś nadziei, która miałaś nadzieję wbrew nadziei, módl się za nami. Święty Stanisławie, z którym wiążemy nadzieję na lepszą przyszłość naszej Ojczyzny oraz umacniający nadzieję zmartwychwstania, módl się za nami. Amen.